Najmniej osób do urny poszło w województwach warmińsko-mazurskim i opolskim, około 18%, a ponieważ Dolny Śląski i Opolszczyzna to był jeden okręg wyborczy, numer 12, w obu województwach mieliśmy takie same listy wyborcze. To Opolszczyzna pociągnęła nas w dół, frekwencja wyniosła 21,6%. Jak to się przełoży na mandaty w naszym regionie? Według sondaży w skali kraju po 19 mandatów zdobyło PO i PiS. 32,8% głosowało na PO oraz 31,8% na Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje się, że na pewno do Brukseli pojedzie Bogdan Zdrojewski z Platformy Obywatelskiej. Według sondaży uzyskał ponad 170 tysięcy głosów i ma trzecie miejsce w kraju po absolutnym liderze Jerzym Buzku i drugiej na liście Danucie Hibner. Bardzo dobry wynik uzyskał też Dawid Jackiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Z 77 tysiącami głosów zajął 15 miejsce. Lidia Geringer de Odenberg na pewno też ma zapewniony mandat. Zapewniony mandat ma również Danuta Jazłowiecka z PO. Zaskoczeniem może być wynik Roberta Iwaszkiewicza z Nowej Prawicy, Janusza Korwina-Mikkego i pan Robert Iwaszkiewicz też prawdopodobnie znajdzie się w Europarlamencie. Ze mną w studiu jest pani doktor Marzena Cichosz, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mamy w Europarlamencie znane nazwiska, ale mamy również te nieznane, jak na przykład właśnie Roberta Iwaszkiewicza. Co pani na to? No właśnie, te wyniki chyba raczej, no one są zaskakujące ze względu na obecność zupełnie nowego podmiotu, nowej partii, nowej prawicy Janusza Korwina-Mikke. Natomiast jeżeli przegląda się te nazwiska, listę nazwisk, które najprawdopodobniej będą także zasilą szeregi parlamentarzystów, to wynika z tego, że większość z tych polityków jest nam doskonale znana. Są to albo posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy czasami nawet przez dwie kadencje nas w tym parlamencie reprezentowali, jak na przykład Lidia Geringer-Dottenberg, albo też są to posłowie do Parlamentu Krajowego. Co ciekawe, nie ma właściwie na tej liście najprawdopodobniejszych wygranych tej elekcji, nie ma na przykład celebrytów. Chociaż wokół nich także kręciła się w pewnym momencie kampania wyborcza. Ale po raz pierwszy w Europarlamencie mamy partię, polską partię, która wyraźnie mówi o zniszczeniu Unii Europejskiej od środka. Tak, to jest zaskoczenie. Cały czas zadajemy sobie pytanie, kim będą, czy kim okażą się wyborcy partii Janusza Korwin-Mikkego. No właśnie, jak pani myśli, co to za elektorat? Ja mam dwie hipotezy. Z jednej strony przypuszczam, że to są być może ludzie młodzi. Dlaczego tak sądzę? No przypuszczam po prostu, Janusz Korwin-Mikke swoją popularność budował od obecności w internecie. I on rzeczywiście od kilku lat cieszył się poparciem w takich sondażach internetowych. No, użytkownicy internetu to są właśnie ludzie młodzi. Więc to jest jedno przypuszczenie. I drugie przypuszczenie jest takie, że rzeczywiście być może socjolodzy mają rację, że pojawia nam się w Polsce taki elektorat, funkcjonuje od dłuższego czasu, ale jest taki elektorat przekornych, który lubi głosować na partie, nie znajdujące się aktualnie w mainstreamie, takie partie pozaparlamentarne, jakiegoś szuka sobie czarnego konia, na którego chce postawić. Być może też tak jest. Ale to dobrze dla naszego kraju, czy nie za bardzo? Że taka partia idzie do Parlamentu Europejskiego. To wszystko właściwie zależy od siły tych przeciwników Unii Europejskiej w nowo wybranym parlamencie. Zobaczymy, ilu ich będzie. No właśnie, bo oni już byli wcześniej, nie było ich tylko z Polski. Owszem, oni już są. Teraz pytanie, czy dojdzie do wzmocnienia tej frakcji. Bardzo możliwe, że tak. Nie znamy wyników z innych państw, ale rzeczywiście widać było po tych sondażach przedwyborczych, a czasami nawet po wynikach elekcji w niektórych krajach, bo na przykład na Węgrzech Jobbik, partia ewidentnie antyunijna, stał się trzecim podmiotem z 20-paroprocentowym wynikiem w wyborach do Parlamentu Krajowego,
które odbyły się stosunkowo niedawno, więc być może teraz też powtórzy sukces. A dlaczego Polacy, w tym również Dolnoślązacy, nie doceniają tego, że warto głosować, że trzeba głosować, jeśli chodzi o Europarlament? Właśnie, jeżeli te wyniki się potwierdzą, to jak się okazuje, Dolnoślązakom się nawet udało, bo jeżeli prawdą sprawdzi się to, że otrzymamy 6 mandatów, to znaczy, że w okręgu będzie aż 6 mandatów, no to zyskujemy ten jeden dodatkowy. Ale pani dotknęła bardzo, bardzo istotnej kwestii, bo rzeczywiście tak jest, że właściwie poszczególne regiony w tych konkretnie elekcjach do Parlamentu Europejskiego w Polsce rywalizują ze sobą o liczbę mandatów. I tak naprawdę od frekwencji, od liczby głosujących zależy to, ile mandatów przypadnie każdemu z regionów. Tak więc, kto nie był na wyborach, niech żałuje. A ja przypomnę, że 80% prawa, które obowiązuje w Polsce, jest przecież ustalane w Unii Europejskiej. Miejmy to na uwadze. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę.